Drodzy weseli uczniowie, dzisiejsze spotkanie to taka selekcja, czyli lekcja o, zaraz się dowiecie, o segregowaniu śmieci, o segregowaniu odpadów. Spójrzcie, Oskar z ulicy Sezamkowej już chce segregować odpady. To zapraszam. Taki temat dzisiejszej lekcji: segregowanie śmieci. Inaczej, segregowanie odpadów. Potocznie mówimy śmieci. Z czym to kojarzycie? No, wydaje mi się, że pierwszym waszym skojarzeniem jest sprzątanie świata, czyli taki dzień zaraz niedługo po rozpoczęciu roku szkolnego, kiedy nie macie zajęć, tylko idziecie w teren z rękawiczkami, workami na śmieci i sprzątacie. Ale nie chodzi tylko o to, żeby nie było zajęć. To sprzątanie świata, po angielsku Clean Up the World, to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie zawsze w trzeci weekend września. Na czym polega? Na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Chyba wiecie, że każda klasa ma wyznaczony teren. Jedni idą do lasu, jedni do parku, jedni sprzątają plac zabaw. I celem tej akcji jest wzrost świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Bo to bardzo ważne, żeby nie śmiecić. Jeżeli chcemy te odpady, czyli śmieci, segregować, to dobrze by było, żebyśmy sobie tak konkretnie powiedzieli, co to takiego są odpady i na jakie się dzielą. Słuchajcie, odpady to wszystkie materiały i substancje ciekłe i stałe, czyli płyny i niepłyny, z wyjątkiem ścieków, powstałe wskutek działalności człowieka. Czyli to jest wszystko niestety to, co my wyprodukowaliśmy i co może zagrażać środowisku. Odpady się dzielą na komunalne, medyczne, niebezpieczne i ulegające biodegradacji, czyli takie, które się same rozkładają. Tutaj mamy troszkę bardziej już no, troszkę bardziej wyjaśniony ten cały slajd. Odpady to nieprzydatne przedmioty, czyli właśnie rzeczy, te stałe odpady i substancje związane z działalnością gospodarczą lub bytowaniem, czyli po prostu życiem człowieka, które są uciążliwe dla środowiska, mogą też być szkodliwe. I mamy tutaj odpady przemysłowe, czyli jakieś odpady produkcyjne, jakieś resztki po tym, jak się coś produkuje, coś zostaje. To jest niepotrzebne, to właśnie te odpady przemysłowe, odpady powstające w gospodarce magazynowej, odpady powstające w wyniku oczyszczania ścieków i emitowanych do atmosfery gazów, no niestety, odpady z przemysłu wydobywczego, ale nas chyba najbardziej będą interesowały odpady komunalne. Bo to są takie, z którymi mamy do czynienia na co dzień, każdy w swoim domu, ja i wy. Odpadowe produkty spożywcze, czyli jakieś resztki jedzenia. To, co nie zjecie, tak? Papier i tektura, ale również szkło, tworzywa sztuczne, czyli tutaj plastik i metale. No i są też odpady niebezpieczne. To już chyba wszyscy wiecie, że należą do nich baterie, leki, oczywiście termometry. Chyba każdy widział, że w aptece jest taki pojemnik na przeterminowane na przykład leki albo niepotrzebne. Tak samo baterie, nie wyrzucamy ich nigdy do śmieci, a tylko w specjalnych miejscach do specjalnych pojemników. Odpadami niebezpiecznymi to są jeszcze elektrośmieci, tak? Czyli zużyty lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz, uwaga, żarówki, akumulatory, oleje i różne inne płyny techniczne. Śmieci, niby normalna, zwyczajna rzecz, jednak bardzo ważna, bo wyobraźcie sobie, że szkło nie rozkłada się nigdy. Zawsze będzie w tej samej postaci i będzie zanieczyszczało ziemię. Takie bioodpady, takie z naszej kuchni, z naszego stołu, czyli resztki jedzenia, ogryzki, skorupki od jajek, rozkładają się w ciągu 2-5 tygodni, czyli bardzo szybko. Papier potrzebuje aż pół roku. Metale, słuchajcie, to jest między 50 a 200 lat. Reklamówka, 300 lat, dramat. Mam nadzieję, że chodzicie do sklepu już z materiałowymi torbami albo z jakimś plecakiem i nie kupujecie plastikowych reklamówek. Plastik od 100 do 1000 lat. No, także to
to już chyba nie trzeba dalej mówić, dlaczego trzeba te śmieci, dlaczego jest konieczność segregowania śmieci. Ważne, żeby oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Niektóre śmieci mogą być surowcami, czyli jeszcze mogą mieć kolejne życie. Mogą się jeszcze przydać. I dlatego trzeba je oddzielić. Będzie coś takiego jak segregacja na piątkę, ponieważ od niedawna jest już nowe weszły przepisy i jest 5 pojemników na śmieci do segregacji właśnie. Po co mam segregować odpady? Zapytacie, jeśli jeszcze Was nie przekonałam, że no to dla dobra naszej planety. Po pierwsze, Wy i Wasi rodzice zapłacicie mniej za wywóz odpadu, czyli to się po prostu opłaca. To taki czynnik ekonomiczny, finansowy. Po drugie, dzięki Tobie, kochany widzu Wesołych Lekcji, powstanie mniej wysypisk, a te, które już są, będą mogły być wykorzystywane dłużej, czyli dłużej posłużą. Zmniejszysz zużycie cennych surowców, które przecież nie są niewyczerpalne, prawda? Oszczędzisz energię. Zadbasz o środowisko naturalne, ochronisz glebę i wody gruntowe. Ograniczysz emisję trujących gazów oraz ilość ścieków. To naprawdę bardzo ważne. Zmniejszysz ilość trudno rozkładających się odpadów na wysypiskach i nadasz kolejne życie swoim odpadom, swoim resztkom, swoim śmieciom. Na przykład z butelek powstanie namiot albo buty. Teraz w sklepach dziewczyny pewnie wiedzą, że już można kupować nawet swetry, różne ubrania właśnie. Z recyklingu, czyli z takie, które kiedyś były jakimiś odpadkami, a jednak nam się przydadzą i nie zanieczyszczają środowiska. To super, prawda? Też tak myślę. Segregacja odpadów ma bezpośredni wpływ na czystość środowiska, czyli przekłada się na jakość życia naszego i naszych najbliższych, no i oczywiście waszych później dzieci za ileś tam lat. Ziemia to dom, czyli porządek. Musimy o niego dbać. Człowiek ma wpływ na otaczające go środowisko. Ma ten wpływ pozytywny i negatywny. Starajmy się jak do minimum ograniczyć negatywny nasz wpływ na planetę Ziemię, na środowisko. Segregujmy śmieci. Koniecznie. Tak jak już mówiliśmy, to się po prostu opłaca. Nie bez znaczenia właśnie jest to, że porządnie wykonana segregacja śmieci jest w konsekwencji tańsza. Osoby, które nie segregują śmieci, ponoszą wyższe koszty na ich wywóz. Warto być zatem odpowiedzialnym i świadomym i wyrabiać w sobie te odpowiednie nawyki do segregowania. Jeszcze raz, po co segregować? No po prostu rozdzielając te śmieci, szczególnie w domu, które mogłyby zanieczyścić środowisko, a to jest zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, możemy chronić przyrodę. Bardzo to jest ważne. Możemy to robić na co dzień, każdy z nas i tak naprawdę nie jest to bardzo czasochłonne, po prostu trzeba pamiętać. I teraz uwaga, przechodzimy do najważniejszych informacji. Jakie surowce oddzielamy? Czyli czego nie mieszamy, nie wrzucamy do jednego kubła, do jednej puszki, do jednego worka. Oddzielamy metale, tworzywa sztuczne, tutaj plastik, papier, opakowania szklane, czyli krótko mówiąc szkło i odpady biodegradowalne, czyli organiczne, czyli nic innego jak takie, które się rozkładają później. To najczęściej w kuchni najwięcej tych odpadów biodegradowalnych. Od 2021 roku troszeczkę się tutaj zmieniło w kwestii segregowania odpadów i tutaj jest właśnie to segregacja na 5, chociaż w szkole mamy i 6, ale tutaj zapamiętajmy, że jest 5 pojemników, 5 kolorów, podział jest na 5. Niebieski na papier, pojemnik niebieski służy do wyrzucania do niego papieru. Zielony jest na opakowania szklane, czyli zielone szkło. Żółty razem, tworzywa sztuczne i metale, czyli i plastik, i metal będzie w żółtym. Brązowy
To powinno nam się łatwo skojarzyć na przykład z kolorem ziemi po prostu, czyli odpady biodegradowalne, te, które się rozkładają, odpady organiczne i czarny na odpady zmieszane. Tutaj macie taką ściągę, bardzo dokładnie wyjaśnione niebieski, odpady papierowe, gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny i biurowy, kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania. Słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Nie wrzucamy tam kartonów i tektury, które, tak, kartony i tektury, które pokryte są folią aluminiową. Na przykład jak jest opakowanie po mleku, to tam nie. Tam taki czysty papier, bez plastiku, bez żadnych dodatków innych elementów. Tłusty i zabrudzony papier też tam nie wolno nam go wrzucić. Tapety nie. Odpady higieniczne, waciki, pieluszki, absolutnie nie. Pamiętajcie, że przed wyrzuceniem papieru do pojemnika niebieskiego usuńcie wszystkie zszywki, klamerki i inne elementy metalowe lub plastikowe, no wszystko to, co nie jest papierem. Dopiero wtedy wrzucamy do niebieskiego pojemnika. Zielony. Wiadomo, szkło, opakowania szklane. Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności. Szklane opakowania po kosmetykach, ale nie wrzucamy już porcelany i ceramiki, nie wrzucamy nigdy w życiu żarówek, ani szkła okularowego, słuchajcie, też nie wolno, ani ekranów i lamp telewizyjnych, ani luster, ani szyb samochodowych. Przed wyrzucaniem szkła należy opróżnić i umyć. Także jak wyjmiecie na przykład ogóreczki ze słoika, to najpierw opłuczcie proszę, proszę słoik, zanim wrzucicie go do dzielonego pojemnika. Bez nakrętek, bez korków, samo szkło. Pojemnik żółty. Tutaj mamy tworzywa sztuczne, metale, tak, czyli plastik i metal, krótko mówiąc. Puste, odkręcone, zgniecione butelki. Przed włożeniem trzeba koniecznie pozbyć się zakrętki. Tak? Czego nie wrzucamy? Nie wrzucamy puszek po farbach i opakowań po jakichś owadobójczych płynach. Nie wolno tu wrzucać styropianu. Brązowy. Odpady biodegradowalne. Resztki żywności, obierki po ziemniakach, owocach, warzywach, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie, skoszona trawa, chwasty, drobne gałęzie i liście. I czarny lub szary pojemnik. To będą odpady komunalne zmieszane. To są takie odpady, których nie możemy zakwalifikować do żadnego z wcześniej wymienionych pojemników. I to jest popiół, styropian, lustra, porcelana. No to zawsze możecie, słuchajcie, jak macie wątpliwość, to jeszcze wyszukać, gdzie co można wyrzucić. Tak? I tutaj mamy taką skrótową ściągę, niebieski papier, zielone szkło, żółty, metale i tworzywa sztuczne, brązowy jak ziemia bio i czarny lub szary, to są zmieszane. Tutaj musimy pamiętać, że o właśnie, papierowe chusteczki i ręczniki papierowe, bo tego jest dużo w każdym domu, wrzucamy do odpadów zmieszanych, czyli czarne albo szare. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możecie w wyszukiwarkę wpisać, gdzie wyrzucić. Masz wątpliwości? Wpisz w wyszukiwarce odpady, które wzbudzają Twoje wątpliwości i dowiedz się, do którego pojemnika, gdzie trzeba je wyrzucić. A co dzieje się, słuchajcie, z naszymi śmieciami? Wszystkie odpady z czerwonych pojemników trafiają do sortowni, gdzie większa ich część zostanie odzyskana. Natomiast pozostałości z procesu sortowania trafiają do środowiska odpadów komunalnych. A odpady w zielonych pojemnikach trafiają bezpośrednio do zainteresowanych firm, wykorzystujących je jako materiał w swojej produkcji, na przykład huty szkła. A taką ciekawostką, którą chciałam Wam przekazać, to jest to, że gnijące odpady, jaki to brzydki też ma zapach, prawda? Tak często spotykane na nieuporządkowanych, dzikich wysypiskach śmieci są siedliskiem wielu chorobotwórczych bakterii i groźnych grzybów. Słuchajcie, dzikie wysypiska są wylęgarnią chorób. Także nie dopuszczajmy do tego, segregujmy śmieci na piątkę, czyli pięć pojemników, pięć kolorów do zapamiętania. Każdy bierze odpowiedzialność za swój dom, przynajmniej tyle. I oczywiście bierzcie też udział w sprzątaniu świata corocznym. Trzeci tydzień września na całym świecie, wszyscy sprzątamy.
Myślę, więc nie śmiecę. Chciałabym, żeby wszyscy weseli uczniowie mogli tak o sobie powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnej wesołej lekcji. Proszę, subskrybujcie, wciśnijcie łapkę w górę. Może pojawią się coraz ciekawsze lekcje i będziemy częściej się spotykać. Do zobaczenia, moi drodzy. I pamiętajcie, myślę, więc nie śmiecę, a śmieci trzeba segregować.